Następne będą jabłka. I słoiczki czyste do soczków na cały tydzień. Tym razem będą jabłka. Pokroiłem 4 kg jabłek na ćwiartki. Tutaj mam właśnie ostatnie były marchewki. Jest trochę przybrudzone po marchewkach, ale to nie ma znaczenia. Bo soczek wyciśnięty będzie z jabłek, a nie z marchewki. Z marchewki już jest gotowy. Wrzucam te jabłka w taki sposób, że one mają, nie są wycięte te gniazda, bo nie ma potrzeby. O, piękny soczek jabłkowy, uwielbiam z jabłek. W ogóle to jest tak cudowna sprawa, jeść pić takie soczki. Z tych resztek rzeczy nieraz ja zjadam to tak od razu przed wypiciem soku, ale nieraz po prostu może to, czy to było po buraczkach, czy po marchewce, i zawsze można to rzucić później na patelnię, dodać czegoś tam i jest danie na szybko. Dobra, tak wygląda soczek. Jest trochę w kolorze, na początku była marchewka, dlatego jest trochę ten, ale jest prawdziwy jabłkowy soczek. Niestety nie z polskich jabłek, które są najwspanialsze na świecie, ale też są z dobrych jabłek. Jest z dobrych jabłek, dzisiaj widzę. Pozdrawiam. Później pokażę resztę, jak wyjdzie wszystko. A tak wygląda gotowe, tak wyglądają gotowe soczki. Z 4 kg jabłek wyszły mi 3 litrowe soki, 3 litrowe słoiki soku jabłkowego. Nie pamiętam, ile było marchewek, ale wyszedł słoik. No i pomarańczowe wyszły prawie 2 litry, no może 1,5. To tyle, to mi wystarczy na w sumie parę dni. Pa.